warunki tworzymy jak najlepsze. Świadczy o tym nasza pozycja mówiąca o warunkach kształcenia w rankingu uczelni. Jesteśmy w pierwszej trzydziestce, biorąc wszystkie uczelnie w Polsce pod uwagę. To świadczy również o poziomie kadry, o poziomie bazy, a w tym roku kończą studia absolwenci pielęgniarstwa, absolwenci, absolwentki pielęgniarstwa, studia licencjackie i studia pomostowe, łącznie 40 osób, w tym 26 licencjatów, licencjatek i 14 absolwentek pomostówki. No i oczywiście spora grupa 36 ratowników, pierwszy rocznik naszych absolwentów. W przyszłym roku już będziemy mieć absolwentów studiów pielęgniarskich drugiego stopnia i w tym roku rozpoczną studia studenci kolejnego kierunku medycznego, to jest analityka medyczna, studia pięcioletnie. Trwa rekrutacja. Mamy pracownie dla pielęgniarstwa i dla ratownictwa, które wypełniają wymogi i oczekiwania studentów, ale naszym celem jest budowa Centrum Symulacji Medycznej. Jesteśmy przygotowani, czekamy na ogłoszenie konkursu. Gdziekolwiek one będą, będziemy aplikować. Jesteśmy gotowi, by w ciągu roku, maksymalnie półtora roku, wybudować Centrum Symulacji Medycznej, które będzie miało charakter takiego szpitala uniwersyteckiego. Jestem studentką pielęgniarstwa. Wybrałam ten kierunek. Tak naprawdę od dzieciństwa marzyłam, żeby zostać pielęgniarką. Dzięki temu, że Gorzowska Akademia otworzyła ten kierunek, miałam taką możliwość. Niestety bezpośrednio po maturze tak się życie ułożyło, że nie mogłam wtedy studiować. I z wielką przyjemnością wróciłam, skończyłam i czekam na mój swój pierwszy dyżur. Studia są trudne, wymagające. Przede wszystkim ta świadomość, że będziemy odpowiedzialni za życie drugiego człowieka. I jeżeli ktoś sobie zdaje z tego sprawę, że tak naprawdę życie człowieka zależy od nas w danym momencie, to chcemy być jak najlepiej przygotowani do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I tak naprawdę ratownik medyczny odpowiada za wszystkie sfery medycyny, które są, tak? Musimy znać się po trochu na każdej rzeczy. Od porodu, po kardiologię i jeszcze wiele innych dziedzin medycyny, tak? Więc studia są naprawdę wymagające i tak, żeby wyszkolić się do pracy, no, 3 lata wycięte z życia. Dzisiaj mamy ważne święto, nie tylko dla absolwentów pielęgniarstwa, ale także ratownictwa medycznego, dlatego, że te zawody są zawodami, szczególnie zawód pielęgniarki, deficytowymi. Województwo lubuskie od 2020 roku tutaj w Gorzowie, jeżeli chodzi o Akademię Jakuba Sparadyża, angażowało się i angażuje w utworzeniu tego kierunku, dzięki temu on mógł powstać. W pierwszym roku przekazaliśmy 1 000 000 zł, a w następnych latach 800 tysięcy, to jest w sumie 4,2 miliona złotych. Dlatego, że szczególnie po pandemii zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo istotny jest to zawód, który tak naprawdę stał na pierwszej linii frontu tej wojny współczesnej z pandemią. Dzisiaj mamy tego już pierwsze efekty, ponad 80 absolwentów, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, i pierwsi absolwenci ratownictwa medycznego. Na nich czekają szpitale, na nich czekają przede wszystkim pacjenci, a my będziemy dalej te kierunki rozwijać i wspierać.